Agnieszka Koster-Dudkowska, witam Państwa w poniedziałek, 7 października. Zapraszam na Jawor Express. Dwie starsze osoby zmarły z powodu zaczadzenia. Tragiczne wydarzenie miało miejsce rankiem 6 października w Jaworznie. Dyżurny stanowiska kierowania otrzymał informację o tym, że w jednym z domów przy ulicy Laskowiec ulatniać się zaczął tlenek węgla, czyli tak zwany czad. W godzinach porannych dostaliśmy informację, iż prawdopodobnie osoby w domu jednorodzinnym zatruły się tlenkiem węgla. Przyjechaliśmy natychmiast na miejsce. Zastaliśmy dwie osoby dorosłe, które są wyniesione przed budynkiem. Jest im udzielona pierwsza pomoc przedmedyczna. Syn, który mieszkał w tym budynku nad swoimi rodzicami, wyniósł rodziców niestety już nieprzytomnych na zewnątrz, próbował udzielać im pomocy pierwszej wraz z sąsiadem, natomiast jego żona z dwójgiem dzieci schroniła się na balkonie. Czekali na przyjazd straży pożarnej. My, przyjeżdżając na miejsce, przejęliśmy te czynności przedmedyczne, udzielaliśmy tej pierwszej pomocy, po chwili przyjechało pogotowie. I niestety się okazało, po chwili lekarz stwierdził zgon tych osób, natomiast osoby, które schroniły się na balkonie, zostały przez nas ewakuowane za pomocą drabiny. No i na decyzję lekarza te osoby pojechały do szpitala w celu dalszych badań. Kierujący działaniami ratowniczymi na miejscu ustalił, że w domu nie było zainstalowanych czujek wykrywających tlenek węgla. Tajemnicą więc pozostaje to, w jaki sposób mężczyzna zorientował się, że doszło do zaczadzenia domu. Straż pożarna w szeroko zakrojonych akcjach również przypomina o tym, by zapewnić sobie bezpieczeństwo. Należy kontrolować szczelność przewodów kominowych oraz wentylacji w swoim domu. Bardzo mocno promujemy używanie czujek tlenku węgla i czujek dymu, instalacji takich urządzeń w domach jednorodzinnych. To jest jedna rzecz, o nas natychmiast poinformuje, że stężenie tlenku węgla jest niebezpieczne dla zdrowia i życia i mamy czas na bezpieczną, szybką ewakuację z pomieszczenia, z budynku. Kolejną rzeczą trzeba pamiętać o przeglądach przewodów kominowych, które należy wykonywać co najmniej raz w roku przez osobę uprawnioną. Trzeba pamiętać, że takie przewody, które są używane przy spalaniach, przy piecach na paliwo stałe, należy czyścić 4 razy w roku. I należy jeszcze pamiętać o tym, że mamy jeszcze systemy wentylacji. Wentylacja powinna być sprawna. Zdarza się, często zauważamy, że w pomieszczeniach, w łazienkach najczęściej klatki wentylacyjne są zamykane, zaklejane foliami, ażeby ten przewiew powietrza był nieduży, żeby ludzie nie marznęli. Takiej sytuacji nie może być. Przewody wentylacyjne również mają być drożne, również mają być kontrolowane, nie powinny być zasłaniane czy zaklejane. Tak samo otwory, które się w drzwiach znajdują, otwory napowietrzające, też powinny być udrożone. Dużo emocji i zdrowa rywalizacja sportowa zagościła w Parku Podłęże. Uczniowie jaworznickich szkół zmagali się ze sobą w sztafecie. Jednak to dopiero początek cyklu zawodów sportowych. Park Podłęże stał się areną zmagań uczniów jaworznickich szkół. To właśnie dziś, czyli 3 października, zainaugurowany został cykl zawodów sportowych, którego uczestnikami są dzieci ze szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych. Pierwszą konkurencją tego cyklu były sztafetowe biegi przełajowe. W kategorii szkół ponadpodstawowych licealiada, jeśli chodzi o szkoły podstawowe, igrzyska dzieci, igrzyska młodzieży szkolnej i są to sztafetowe biegi przełajowe. Udział w nich brały dzieci biegnące w 6-osobowych drużynach. Jednak o ile aura nie rozpieszczała uczestników, o tyle frekwencja była imponująca. Startowało bowiem 5 drużyn ze szkół ponadpodstawowych, 26 drużyn w kategorii klas 7 i 8 oraz 28 drużyn z kategorii klas od 1 do 6. Po każdej konkurencji rozdawane są dyplomy najlepszym zawodnikom lub zespołom. Zawody są zaplanowane na cały rok szkolny. Sukcesywnie każdego miesiąca mamy jakieś dyscypliny sportowe. To wszystko jest związane z kolejnymi etapami, jeśli chodzi o zawody rejonowe. Cykl kończyć się ma dopiero w czerwcu rozdaniem nagród za wyniki uzyskane w każdej dyscyplinie. Szkoły bowiem zbierają po każdej konkurencji punkty, które po sumowaniu wyłonią zwycięzców. Następnie 2 najlepsze zespoły zostaną zakwalifikowane do udziału w igrzyskach rejonowych.
W zależności jakie zawody rejonowe są planowane w Sosnowcu, my musimy je zrealizować tutaj na terenie miasta. Więc teraz były sztafetowe biegi przełajowe, w październiku, w drugim kolejnym tygodniu mamy licealiadę, jeśli chodzi o tenis stołowy. Pod koniec października bądź początkiem listopada mamy badmintona na wszystkie etapy. Natomiast kolejne zawody będą związane z informacją z Sosnowca, która będzie nam pokazywała, jakie zawody będziemy się tutaj zrobić na terenie miasta. Kolejny etap zawodów odbędzie się już za miesiąc, więc życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom. W galerii Sektor 1 przy Muzeum Miasta Jaworzna w sobotę 5 października odbył się finisarz Marioli Brilowskiej. Pani Mariola mówi o sobie, że jest artystką pochodzenia polskiego, żyjącą w Hamburgu. Jest performerką, autorką audycji radiowych i filmowcem. W Jaworznie prezentowała swoje bardzo oryginalne rysunki. Przyglądając się im, ma się nieodparte wrażenie, że akcja tych prac dzieje się w odległych galaktykach lub w strasznym, sennym marzeniu. Artystka na tę naszą śmiałą interpretację się nie oburzyła, a wręcz nawet ją pochwaliła. A to z tymi dalekimi, fantastycznymi światami i galaktykami to mi się podoba. Straszne to nie jest. Moim zdaniem ja pracuję kolorami bardzo wesołymi, jasnymi, pastelowymi i komplementarnymi, naprzeciwko kontrastowymi i bardzo taki, to jest w pewnym sensie ciekawy, taki zaprojektowany świat. Czyli jak ja na przykład jakby w tych kolorach czy w tych formach wejść do jakiegoś pomieszczenia, to było bardzo, dla mnie to było bardzo przyjemne, nie? Ale to jest taka jakby przyszłościowa sztuka. Od czasu do czasu każdemu, nawet najlepszemu artyście, przydarza się zainspirować dziełami innych twórców. Tak więc dociekamy, czy artystka się w tych swoich pracach do kogokolwiek odwoływała, czy od początku do końca to dzieła wyłącznie jej arcyoryginalnej wyobraźni. W ogóle nie interesuje mnie, że inni artyści, kiedyś mnie naturalnie w czasie studiów jeszcze interesowali, ale w tej chwili nie powołuję się na nikogo. Powołuję się właściwie tylko i wyłącznie na historie, które przede wszystkim to nie są, to jest na przykład tutaj te prace, które tutaj są, to są takie płaskie na ściany, ale ja na przykład mam zawsze jakieś historie do tych rysunków i często z tych rysunków powstają filmy rysunkowe, animowane lub historie, które piszę do radia albo jako literaturę. Więc ja po prostu, to są moje osobiste, znaczy, to jest mój osobisty statement wobec współczesnej sztuki. Jak już udało nam się poznać artystkę, było nie było z Wielkiego Zachodu, to aż prosi się o pytanie, co na tamtejszym rynku sztuki się dzieje i czy jedynym trendem jest brak jakiegokolwiek trendu. Ja w sumie jestem w pewnym sensie absolutnie niezależna i w tej chwili, przynajmniej z tego, co obserwuję w Niemczech, to jest takie figuracyjne malarstwo, które ta szkoła lipska i tak dalej, które po prostu, jeżeli się zupełnie coś innego robi, to jest tak jakby, trochę wygląda to jak ilustracje, ale to trzeba wszystko na tym pędzlem potem tak pomalować, żeby to nie było takie dokładne. I to są takie trendy, które się pojawiają co 10 lat są jakieś inne i tego się trzeba trzymać. To jest mniej więcej podobne jak w modzie, nie? Na przykład w fashion, że po prostu w tej chwili się nosi się zielone, albo w tej chwili się, że beżowe malarstwo jest i tak dalej. Pewne reguły są, ale najważniejsze w sumie, jeżeli w ogóle iść na rynek artystyczny, to po prostu kogoś trzeba znać i to są sekty. Te kręgi to są sekty. Jeżeli się nie gra w tym cyrku czy w tym teatrze sektowym, to po prostu to faktycznie się nie jest w tym biznesie. Kuratorami jaworznickiej wystawy byli Monika i Leszek Lewandowscy. Zaproponowali na zakończenie wystawy film pani Marioli, ale jak zapowiedzieli, tylko dla dorosłych. Czy będzie skandal? Pytamy. Nie będzie skandalu. Pokaz jest wyłącznie dla osób dorosłych i myślę, że osoby dorosłe dzielnie zniosą pokaz filmowy Marioli Brilowskiej. W samej pani Marioli doceniamy zamysł jej pracy, ale też z lekka ekscentryczny ubiór. Tak noszą się artystki za granicą i to nam się podoba.
Raport Mario Draghiego opublikowany we wrześniu w czarnych barwach maluje gospodarczą przyszłość Unii Europejskiej, o ile nie poczyni ona wielomiliardowych inwestycji w innowacje. Problemy z konkurencyjnością europejskiej, w tym i polskiej gospodarki, dostrzegają także przedsiębiorcy. Rozwiązaniem miałoby być zainwestowanie środków publicznych zarówno ze strony rządów, jak i całej wspólnoty w technologie informatyczne. Konkurencyjność europejskich firm bardzo mocno spadła, dlatego że mamy nałożonych szereg obowiązków, jak chociażby kwestie związane z zieloną gospodarką, ESG, które czynią nas słabo konkurencyjnym, dlatego że państwa trzecie nie mają takich obowiązków nałożonych i w związku z tym oferowane przez nich ceny są zdecydowanie niższe. Jeżeli chodzi o polskich przedsiębiorców, to największym zagrożeniem jest ślad węglowy i wysoka cena energii. Ślad węglowy dlatego, że w ramach ESG musimy ten ślad węglowy pokazywać i w związku z tym w tych państwach przedsiębiorcy, którzy już korzystają z ESG, nie mogą sobie pozwolić na to, żeby kupować w Polsce produkty, a przypominam, że to była duża część naszego eksportu i eksport może zacząć spadać. I drugi problem, jeżeli chodzi o Polskę, to są wysokie ceny energii. Niestety mamy ceny energii dużo wyższe, czasami dwukrotnie wyższe niż w innych państwach Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi z kolei o państwa Unii Europejskiej, no niestety musimy to otwarcie powiedzieć, jesteśmy technologicznie oddaleni bardzo mocno od państw azjatyckich i Stanów Zjednoczonych, dlatego że ten postęp jest w Europie znacznie mniejszy. Liczyliśmy zawsze na to, że spłyną towary z Chin, które są dużo tańsze. No i w tej chwili sami sobie sprawiliśmy ten problem, a dodatkowo jeszcze zarówno Stany Zjednoczone, jak i państwa azjatyckie subsydiują swoich przedsiębiorców, kiedy wysyłają oni swoje produkty na eksport. Brak wyrównania konkurencyjności państw Unii Europejskiej z państwami trzecimi, ja to powtarzam po raz kolejny, ale niestety tak to jest. Myślę, że to jest do uregulowania w tej chwili w dyrektywie celnej, która jest przygotowywana w Unii Europejskiej. Nie mówię o tym, żeby zahamować import z państw trzecich, ale o tym, żeby wyrównać szanse, jeżeli chodzi o konkurowanie na rynku europejskim. No i zamówienia publiczne, które znowu wracamy do tego samego, jeżeli państwa trzecie nie mają tylu obowiązków nałożonych, w związku z tym oferty, które nie składają w ramach zamówień publicznych, czy to w Polsce, czy to w Unii Europejskiej, no zwłaszcza w Polsce, są dużo niższe. Technologie cyfrowe na pewno mogą pomóc, tylko wracamy do punktu E. A technologie cyfrowe są najczęściej opracowywane w państwach azjatyckich, już nie powiem o Singapurze, który przewodzi tutaj, ale również w Stanach Zjednoczonych. Więc z jednej strony tak, na pewno mogą pomóc, z drugiej strony Europa powinna zainwestować i Polska również zainwestować w technologie cyfrowe. Ja przypominam, że mamy świetnych informatyków w Polsce i uważam, że to jest droga inwestycji polskiego rządu, żeby rozwijać właśnie te wszystkie technologie informatyczne. To już wszystkie informacje w dzisiejszym Jawor Expressie. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia już jutro.